Pewnie się zastanawiacie, jak ta cała sytuacja związana z epidemią koronawirusa wpływa na udzielanie pierwszej pomocy. Otóż Europejska Rada Resuscytacji na ten czas epidemii wydała taki aneks do wytycznych, który mówi o tym, jak udzielać pierwszej pomocy, jak się zachować w sytuacji, kiedy mamy zwiększone ryzyko zachorowalności na tegoż właśnie wirusa. Otóż takie najważniejsze rzeczy się nie zmieniają, czyli jeżeli jest sytuacja, że ktoś leży i potrzebuje naszej pomocy, to musimy właściwie sobie odpowiedzieć na te trzy najważniejsze pytania. Czy jest bezpiecznie, czy reaguje i czy ta osoba oddycha. I tak naprawdę największe zmiany są w tych dwóch pierwszych punktach, czyli czy jest bezpiecznie i czy reaguje. Chociaż zmiana w oddechu też jest, w sprawdzaniu oddechu. Czyli chodźmy po kolei. Czy jest bezpiecznie? Tak naprawdę cały czas to moje bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale tutaj muszę też jeszcze dołożyć jeden aspekt. Aspekt odpowiedzialności za siebie, swoich bliskich i za społeczeństwo. Czyli jeżeli mam sytuację, że jest bardzo duże podejrzenie tego, że ta osoba, która leży, jest zarażona, to powinienem rozważyć, czy na pewno podchodzić do tej osoby i pomagać jej w bezpośrednim takim kontakcie, czy nie lepiej będzie zadzwonić i najpierw się zastanowić, czy gdzieś jest ktoś lub jakieś miejsce, gdzie dostanę środki ochrony indywidualnej. Oczywiście najważniejsze środki ochrony indywidualnej cały czas pozostają, są to rękawiczki i pozostają one najważniejsze, ponieważ dzięki nim ten kontakt bezpośredni jest bezpieczny. Jeżeli chodzi o maseczkę na usta, moja maseczka chroni Ciebie, Twoja maseczka chroni mnie. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, moja maseczka nie chroni mnie, więc teoretycznie nie jest aż tak ważna. Na pewno w kontakcie z osobą, która jest zarażona, pomogą nam na przykład okulary i jakaś odzież wierzchnia, która będzie mnie też chroniła. Oczywiście w takich sytuacjach na ulicy, właściwie jedyne, co możemy mieć, to rękawiczki i maseczkę, które też mogą być w mini apteczce, gdzieś tam, nie wiem, w samochodzie, w torebce, w nerce przy sobie gdzieś. Więc chociaż te rękawiczki. I teraz tak, bezpieczeństwo nakazuje nam też zachowania pewnego dystansu, więc z daleka, jeżeli chodzi o reakcję, możemy się zapytać, czyli mamy bezpieczeństwo i teraz reakcja, drugi punkt, reakcja. Halo, słyszysz mnie? Halo, jeżeli jest potrzeba, można tą osobę lekko szturchnąć i właściwie na tym kończymy, nie robimy jakichś rzeczy, które są dodatkowe, które wymagają tego większego kontaktu. Czyli bezpieczeństwo, reakcja. I tutaj właśnie ta trzecia rzecz, oddech, gdzie na początku powiedziałem, że nie ma dużych zmian, ale są zmiany, czyli sprawdzenie oddechu. Normalnie uczymy o tym, żeby sprawdzać ten oddech zarówno słuchem, wzrokiem, jak i zmysłem czucia. Czyli widzę, czuję, słyszę. I standardem było to, żeby odchylić głowę poszkodowanego do tyłu, przyłożyć swoje ucho i patrzeć się na ruchy klatki piersiowej brzucha. W tym momencie nie jest to zalecane. W momencie, kiedy mamy epidemię, do czynienia z epidemią, tak naprawdę wystarczy, jak my z pewnego dystansu będziemy obserwować klatkę piersiową osoby poszkodowanej i będziemy szukać po prostu tego oddechu w ruchach klatki piersiowej czy ruchu brzucha. Jeżeli oddech jest zachowany, to przewracamy w jak najbezpieczniejszy sposób osobę do pozycji bocznej bezpiecznej. Czego my się najbardziej boimy? Boimy się tak naprawdę tego, żeby nie powstał aerozol z wydychanym powietrzu przez osobę poszkodowaną. Czyli żeby te kropelki, które są nośnikiem tego wirusa, nie przedostały się do tutaj świata zewnętrznego, do mojego otoczenia. Dlatego jeżeli przekładamy do pozycji bezpiecznej, róbmy to raczej w formie takiej uproszczonej, czyli po prostu od siebie
przełóżmy osobę do tyłu, odchylmy jej głowę i tak ją po prostu zostawmy. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli osoba poszkodowana oddycha swobodnie, zostawmy ją na wznak. Jeżeli chodzi o samą resuscytację, jest zalecenie, że jeżeli osoba źle oddycha, jest zalecenie, żeby rozważyć, czy nie przykryć po prostu twarzy tej osoby jakąś szmatką, jakąś tkaniną, założyć może maseczkę po to, żeby w trakcie uciskania klatki piersiowej nie powstał właśnie ten aerozol. Czyli kiedy ja będę naciskał klatkę piersiową, w momencie kiedy ta osoba nie oddycha, będę naciskał klatkę piersiową, to jest możliwość, że kiedy ściskam klatkę i ta ciśnienie tego powietrza będzie powodowało, że powietrze będzie się wydostawać na zewnątrz, może powstać właśnie ten aerozol, który będzie nośnikiem koronawirusa. Także wytyczne mówią o tym, żeby rozważyć, czy nie, po prostu nie zakryć twarzy i w taki sposób uciskać klatkę piersiową. Jak jest u dzieci? Zapraszam tutaj bliżej. Jeżeli chodzi o dzieci, to zawsze tutaj też jeszcze lokowanie produktu. Nasze maseczki z psiej edukacji można znaleźć w sklepie psiaedukacja.pl. Razem z takimi fajnymi na obroże dla psów chustami. Jeżeli chodzi o dzieci, to o dzieci zawsze mówimy o tym, że ten oddech jest najważniejszy. Czyli bezpieczeństwo, reakcja, oddech. Coś się stało dziecku, załóżmy, że nie wiem, że jest to dziecko, które jest z rodziny, która jest na kwarantannie. Ja gdzieś zauważyłem, że coś się stało dziecku, jestem całkowicie spoza, mnie kwarantanna nie obejmuje. I teraz tak, bezpieczeństwo, muszę sprawdzić, czy mam jakieś środki ochrony indywidualnej. Muszę rozpatrzyć tą sytuację, czy będzie to roztropne, że ja podejdę i będę ratował. Oczywiście jest to dziecko, więc raczej każdy z nas będzie chciał ratować taką osobę. Więc przy podejściu też staramy się zachować jak największe te standardy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, reakcja, sprawdzam reakcję. Halo, słyszysz mnie? Hej. I teraz tak, jeżeli nie ma reakcji, sprawdzam oddech. Trzeci punkt, oddech. U dziecka również sprawdzam ten oddech tylko i wyłącznie patrząc się na klatkę piersiową osoby poszkodowanej. Jeżeli nie ma oddechu, to teraz mam dwie opcje. Jeżeli potrafię udzielać pomocy, potrafię robić wdechy, mogę robić te wdechy, ale to musi być moja osobista decyzja i muszę być przygotowany na to, że ta osoba jest zakażona i ja też będę zakażony i będę rozsiewał wirusa dalej, więc to się łączy również z tym, że po prostu będę wyląduje na kwarantannie, będą mi pobierane wymazy. Jeżeli nie chcę robić wdechów, tak naprawdę tylko i wyłącznie albo właśnie zakrywam twarz, ale u dzieci nie jest to do końca zalecane. Jeżeli będę się czuł lepiej przy resuscytacji, powinienem zakryć twarz i uciskać klatkę piersiową dziecka. Jeżeli jest mi wygodnie, to jedną ręką. Jeżeli nie daję rady jedną ręką, to dwoma rękami. Jeżeli nie boję się i chcę podjąć chcę podjąć to ryzyko, to mogę zacząć u dziecka resuscytację od 5 wdechów, tak jak się to powinno robić, i później kontynuować resuscytację 30 uciśnięć na 2 wdechy. W wdechach pomaga nam taka mini maseczka. Ta maseczka foliowa, ona niestety nie chroni nas w 100% przed wirusem. Jest to jakaś ochrona, ale niestety tego typu maseczki w 100% przed koronawirusem nas nie chronią. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie taka pocket mask, maseczka kieszonkowa, już bardziej zaawansowana, gdzie ona, proszę zobaczyć, tutaj ma filtr i ten filtr już w większej ilości procentów nas chroni przed koronawirusem. Ona ma zastawkę plus filtr, także niemalże w 100% dzięki tej masce jesteśmy chronieni. Żeby nie powstał aerozol, musimy mocno dwoma rękami docisnąć maskę do twarzy osoby poszkodowanej, odchylić głowę do tyłu i w taki sposób można robić wdechy. Tutaj proszę zobaczyć.
jak się unosi klatka piersiowa do góry. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jeżeli po tych pięciu wdechach wstępnych nic się nie wydarzy, uciskamy. Zaczynamy uciśnięcia. 30 uciśnięć dwoma rękami, bądź jedną ręką. 30 uciśnięć na dwa wdech. Czyli bezpieczeństwo, reakcja, oddech. Czego się najbardziej boimy? Tego, żeby nie powstał aerozol z powietrza wydychanego u osoby poszkodowanej. Czyli bezpieczeństwo z daleka, tak tylko lekko szturchając, sprawdzamy reakcję. Oddech też tylko i wyłącznie z daleka. Jeżeli mamy taką możliwość, prowadzimy resuscytację z zakrytą twarzą u dziecka. Możemy rozważyć wdechy, ale tylko i wyłącznie bierzemy to na swoją odpowiedzialność, na ryzyko późniejszej izolacji naszej. To wszystko i trzymajcie się zdrowo, bądźcie dzielni.